W rolach głównych Dom wampirów. W pozostałych rolach: zdjęcia, muzyka. Scenariusz, reżyseria. Do wynajęcia. Zniknięcie gwiazdy filmu. Sierżant Martin. Komisarz Holloway. Dzień dobry. Wizyta Scotland Yardu to zaszczyt. Tak pan myśli? Nie zajmuję się szukaniem humorzastych gwiazd. Herbaty? Nie przyjechałem gasić pragnienia. Przesłałem raport. Czytałem go. Nie mam doświadczenia w takich sprawach. To jasne. O jednym nie wspomniałem. Chodzi o Hendersona? O dom. Nie pierwszy raz coś się tam dzieje. Inne zniknięcia? Nie do końca. A zatem? Proszę zerknąć. To było 2 lata temu. Dom stał pusty. Do agenta zgłosiło się młode małżeństwo z Londynu. Hillierowie, Charles i Alice. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się. Wejdziemy? Czemu nie? Ostatnio mieszkała tu królowa Wiktoria. Dom długo stał pusty. Pokazać kuchnię? Liczę, że z lodówką. Nie najnowszą, ale jednak lodówką.
Wiem, że wnętrzu brakuje nowoczesności, ale ma swoje zalety. Wciąż ich nie dostrzegłam. Świetna kolekcja. Poprzedni właściciel miał moje upodobania. Żartujesz? Dom jest idealny. Skończę i wrócimy do Londynu. Od tygodni nic nie napisałem. Naprawdę chcesz się zdecydować? Miesiąc lub dwa? Powinnam wytrzymać. Dobrze? Będę tu pracował. Co to za praca? Mąż jest pisarzem. Co pisuje? Horrory. Specjalizuje się w wyjątkowo makabrycznych morderstwach. Wcześniej wróciłaś? Minęła 20. Faktycznie. Pochłonęła mnie praca. Widzę. Mogę przeczytać? Nie. Pokażę. Ponoć jeden obraz jest wart 1000 słów. To Dominik. Mój złoczyńca. Dusiciel, który uciekł z ośrodka dla obłąkanych, przemierza noc w poszukiwaniu ofiar i śmieje się, gdy je uśmierca. Skąd bierzesz pomysły? Z okna. Widziałem go rano, gdy wyszłaś. Widziałeś? W umyśle. Dominik to mój wspólnik. Da nam mnóstwo pieniędzy. Jego zdrowie. Widziałeś kluczyki? Tam. Jak idzie? Już niemal połowę. Podziękuj dusicielowi. Dominikowi. Wybija się na pierwszy plan. Rozumiem jego umysł, jego uczucia. To czyni go tak prawdziwym i przerażającym.
Witaj, kochanie. Co się stało? Nie wiem. Nie wiedziałem, że to ty. A kto głupta się? Jestem skonana. Zaparzę kawę. Chcesz? O co chodzi? O Dominika. Widziałem go. Wyobraźnię? Nie. Widziałem go wczoraj, nim wróciłaś z teatru. I przed chwilą. To postać z twojej książki. Wiem, ale widziałem. Za dużo pracujesz. Wyobraźnia płata ci figle. Zrób sobie wolne i jedźmy do Londynu. Nie. Najpierw skończę książkę. Charles? Co się stało? Tam jest Dominik. Proszę. Tam na fotelu. Tu nikogo nie ma. Nie zauważyłaś, że przeszedł?
Teraz jest tam. Nie słyszysz? Zaśmiał się. Proszę, kochanie. Grzanka? Nie, dziękuję. Musisz się udać do doktora. Mamy termin. Gdy skończę, teraz. Jak długo możemy to ciągnąć? Zgoda. Co pan myśli, doktorze? Ważniejsze jest to, co pan myśli. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mnóstwo, panie Hillier. Nie rozumiem. Właśnie. Psychiatra jest po to, by pomóc panu zrozumieć. A to trwa. Powinniśmy się widywać regularnie. Co najmniej raz w tygodniu. Recepcjonistka zaproponuje terminy. Może mi pan pomóc? Spróbuję. Tu nikogo nie ma. Jak idzie? Nijak. Nadciąga burza. Tak. Andrews mówi o burzy we mnie. Wszystko płynie z wnętrza. To projekcje mojej wyobraźni. Wiesz, co mi ostatnio powiedział? Że pisarz tworzący postać jest jak grający aktor. Czasem rola go pochłania. Nie będę dziś pracować. Odpręż się. Przygotuję coś do picia. Lepiej? Tak, dziękuję. Nie dotykaj mnie. To Dominik. Nie, to byłeś ty. Ja? Tak. Podszedłeś od tyłu. Próbowałeś mnie udusić. Boże. Charles. Co zrobimy? Zadzwonię do doktora. Musi cię przyjąć.
Mówiłem ci, Charles, postaci są rozwinięciem osobowości autora. Czasem tego jej aspektu, który zwykle próbuje zachować dla siebie. Postaraj się odprężyć. Zamknij oczy. Słuchaj. Uważasz się za przyzwoitego człowieka. Kochasz żonę, ale jesteś też wrogo wobec niej nastawiony. Zamiast dać upust swojej wrogości, stworzyłeś postać, która robi to za ciebie. Lecz ta postać to twór twojej wyobraźni. Nieprawdziwy. Mówiłem, jesteś jak aktor, który zatraca się w roli. Żyjesz ze swoim bohaterem. Wyobrażasz sobie jego wygląd, jego czyny, myślisz jego myśli. Do tego stopnia, że uwierzyłeś, że naprawdę istnieje. A tak nie jest. Od lat piszę o mordercach. Nigdy się żadnym nie stałem. Dlaczego miałbym to zrobić teraz, nawet pod świadomości? Jak ci poszło? Wszystko załatwione. Wiedziałam, że się uda. Teraz możemy uciec. Mówią, że kiepsko gram. Po co ci praca? Dostaniemy tantiemy Charlesa. Że nie jestem wiarygodny. Mogę mówić z panią Hillier? Przy telefonie. Komisarz Chapman, Scotland Yard. Dzwonię z gabinetu doktora Andrewsa. Mam złe wiadomości. Pani mąż nie żyje. Doktor również. Hello, Mrs. Hillier. Pani Hillier? Hello. Hello. Znaleźli zwłoki doktora Andrewsa. Charles również został uduszony. Obaj zginęli. Andrews, a potem Charles. Poszło łatwiej niż myślałem. Nie taki był plan. Charles miał zostać uznany za wariata. Tak jest lepiej. Będą szukać mordercy. Ciebie, Richardzie. Richardzie? Nie znam nikogo o tym imieniu. Jestem Dominic. Stał nad ciałem i się śmiał. To nie on, tylko dom. Dom? Jest w nim coś dziwnego. Interesują mnie fakty, nie wymysły.
Proszę zatem posłuchać. Dom znów opustoszał, a potem został wynajęty emerytowanemu maklerowi, panu Graysonowi. Ciekawy dom. Dla odpowiedniego najemcy. Pan na emeryturze? Tak. Biznesmen? Tak. Rozumiem. Żona? Słucham? Ma pan żonę? Nigdy nie miałem. Proszę wybaczyć. Sam w wielkim domu zakosztuje pan samotności. Przywykłem do niej. Chętnie tu zamieszkam. I będę robił to, na co nie miałem czasu. Pielęgnował ogród, czytał, słuchał muzyki. Na pewno nie będę się nudził. Muzeum horroru. Thank you.
Piękna, prawda? Moja Salome. Tak. Doskonale wykonana. Kogoś panu przypomina? To niezwykłe, lecz ludzie widzą w niej różne osoby. To model żywej kobiety? Tak. Kogo? Mojej żony. Musi być bardzo piękna. Została zamordowana. Widział pan pozostałe eksponaty? Sami mordercy. Ludzie chcą ich oglądać. Powiedział pan, że pierwowzór Salome to ofiara. Tak, ale też morderczyni. Pewnego dnia znalazłem ją z siekierą w dłoni. Obok ciała najdroższego przyjaciela. Została za to stracona. Wykonałem woskowy odlew jej twarzy i ciała, by na zawsze zachować jej urodę. Teraz mężczyźni się w nią wpatrują. Przyjdzie pan znowu, choć już pan wie. Nie. Nie sądzę. Dziękuję i żegnam. Drogi Filipie. Neville. Zgoda? Oczywiście. Nie zaprosisz mnie? Wybacz. Zaskoczyłeś mnie. Tu się ukryłeś. Co robisz w tej części świata? Drinka? Szkocka? Chętnie. Podróżuję w interesach. Przypomniałem sobie o tobie i zajrzałem. Odrobinę doskwierami samotność. Zostaniesz na kolację na noc? Boisz się być sam? To już przeszłość.
i dla mnie. Żaden z nas nie mógł jej zdobyć. Nie jesteśmy zdobywcami. To było dawno temu. A teraz nie żyje. Co tu właściwie porabiasz? Mam mnóstwo zajęć. Czytam, słucham muzyki, doglądam ogrodu i czasem wybieram się do miasta. Muszę podjechać po tytoń. Podrzucić cię? Czemu nie? Kiedyś zbierałem antyki. Podarować ci łabędzia? I co ja z nim zrobię? Wypełnię strudlem? Tu jest taniej niż w Londynie. Dobry Boże, Muzeum Figur Woskowych. Zerknijmy. Nuda. Nie marnujmy dnia. Nie byłem w takim od dziecka. Masz rację, nuda. Chodźmy. A co jest tam? Duszno tu. Chodźmy. Jest piękna. Prawie żywa. Urocza. Do widzenia. Dziękuję za gościnę. Nie ma za co. Szkoda, że musisz jechać. Jestem spóźniony. Możecie jednak podrzucę. Dziś się nie wybieram. Uciekam. Do widzenia. Trzymaj się i dziękuję. Neville? Obsłużyłem się. Widziałem cię w muzeum. Wiem. Chcę przeprosić. Co mnie opętało? Powiem ci. Twarz Salome. Tak. Przedziwne. Jakby ona tam stała. Czułem to samo. Dlatego odradzałem wizytę. Tam jest coś złego. Owszem. Żaden z nas nie powinien tam wracać. Nie.
Przenocujesz? Dawno powinienem jechać. Wybacz, głupiec, ze mnie. Uważaj na siebie. A ty na drodze. Zawsze. Cześć. Filipie, tu Neville. Witaj. Coś się stało? Wciąż jestem w miasteczku. W hotelu. Queen's Head? Wiem, jak to brzmi, lecz nie mogę odjechać. Muszę tam wrócić. Nie idź tam. Czekaj na mnie. Powiedziałem, że żonę ścięto, bo zamordowała mojego przyjaciela. Ale to ja go zabiłem i upewniłem się, że znajdą ją przy nim. Zgadnie pan dlaczego? Władze oddały mi jej ciała, a ja zabalsamowałem ją, by już zawsze była moja. Lecz nawet po śmierci przyciąga mężczyznę. Inni również ją podziwiali, podobnie jak pan z przyjacielem. Żaden z was nigdy nie będzie jej miał. Jest piękna, nieprawdaż? Moja Salome. Potem wprowadził się Henderson. Był jeszcze ktoś. Kolejna katastrofa. Powiedzmy, ale nie taka jak tamty. Z tym domem jest coś nie tak. Co? Nie wiem. Rozumiem. Czas, bym złożył wizytę dżentelmenowi, który odpowiada za wynajem. Niejaki Stoker? Próbowałem ich ostrzec. Przed czym? Przed domem. Co z nim? Nie odgadł pan jego tajemnicy? Jakiej? Gdzie pan mieszka, komisarzu? W mieszkaniu. Wygodnym. Czyżby chłodnawym? Jak to?
Nieważne. Do rzeczy. Chodzi o zaginięcie. Kto mieszkał w tym domu przed Paulem Hendersonem? Wcześniejszy najemca to niejaki Reed. John Reed. Cichy człowiek. Choć o tym nie wiedziałem, również niebezpieczny. Niebezpieczny? Dla siebie. Jane? Chodź. Widzi pan, że nie przesadzałem. Pan i córka utrzymają go z łatwością. Zapewne. A reszta? Oczywiście. Pokażę gabinet. Jest przestronny. Spodoba się. Można tu urządzić pokój zabaw. Urocza dziewczynka. Tak. Jane? Zimnawo. Żaden kłopot. Tu będziesz się bawić. Tak. Czego się przestraszyło? Ognia. Boi się go. Rozumiem. Standardowa umowa. W porządku. Wystarczy podpis. Mam jeszcze jedną prośbę. Często załatwiam interesy w Londynie. Szukam opiekunki i nauczycielki dla córki. Internat odpada? Znasz moje zdanie. Owszem. Podpisz tutaj i tutaj. Liczyłem, że zmienisz zdanie. Nie. Znajdę kogoś. Pan Reed? Tak. Anne Norton. Proszę. Czekam od południa. Wskazówki były niejasne. Źle skręciłam. Proszę usiąść. Panno Norton. Pani. Jestem wdową. Mówiła pani, że uczyła w szkole. Przed ślubem. Czuje się pani na siłach wyedukować dziecko? W klasach miałam ponad 40. Nie takich jak Jane. Czemu się nie uczy w szkole? Sprawia kłopoty? Proszę ocenić, jest w gabinecie. Śmiało. Hello, Jane. Witaj, Jane. I'm Mrs. Norton. Nazywam się Norton. Mogę usiąść? Powinniśmy się poznać. Będziemy spędzać razem sporo czasu. Jestem nauczycielką. Twój ojciec prosi, bym pomogła ci w lekcjach. Cóż. Książek do nauki nam nie zabraknie. Są nawet encyklopedie. Masz ładny pokój. Nie znoszę go. Jest jasny i przytulny. Pogawędzimy przy kominku? No!
Nie. Jane? Look at me, Jane. Spójrz na mnie. That's better. Tak, lepiej. Friends should always... Przyjaciółki muszą rozmawiać twarzą w twarz, zwłaszcza o problemach. Jeśli powiesz mi, o co chodzi, spróbuję pomóc. Ogień? Zawsze się pali. Inaczej byłoby zimno. Zadam ci pytanie. Nie musisz odpowiadać, ale liczę, że to zrobisz. Chodzi o ogień. Oparzyłaś się kiedyś? A może przytrafiło się to komuś bliskiemu? Cieszę się. Ogień nie skrzywdzi nas, dopóki uważamy. Nie ma się czego bać. Zastanawiam się, co byśmy bez niego zrobili. Wiesz, jak nam pomaga? Grzeje, gotuje, nawet oświetla. Jest piękny. Uwielbiam oglądać taniec płomieni. Czasem widać, jak zmieniają się kolory. Patrz. I te wszystkie kształty. Nigdy mi się nie nudzi. Lepiej? Pana córka ma problemy. Czyli nie weźmie pani posady? Przeciwnie, panie Reed. Zostanę. Ta rzeka wpada do większej, która płynie aż do oceanu. Chcesz popłynąć łódką aż do oceanu? Tak. Wracajmy. Już późno. Miałam taki ciekawy sen, rzekła Alicja. I zaczęła opowiadać siostrze o tych wszystkich... przygodach, o których czytacie. A gdy skończyła, siostra ucałowała ją i rzekła: to był ciekawy sen, ale teraz biegnij już, bo robi się późno. Faktycznie. Sporo dziś zrobiłyśmy. Lubię Alicję w Krainie Czarów. Dobrze czytasz. Tata nauczył mnie, żebym miała co robić, gdy jestem sama. Zawsze byłaś sama? A inne dzieci? Tata nie pozwala się z nimi bawić. Masz tylko zabawki? Tata nie pozwala mi się nimi bawić. Trzeba coś na to poradzić. Dokąd pani idzie? Zrobić lunch. Pomożesz? Wolę zostać. Żeby oglądać ogień. Już się go nie boję. Powiedziała pani, co w nim jest, i też zobaczyłam kształty. Jakie? Piękne. Czasem widzę mamę. Niedorzeczne. Zmarła, gdy Jane była dzieckiem. Pewnie oglądała zdjęcia. Nie mam zdjęć, są zbędne. Córka wystarczy, bym pamiętał matkę. Jest do niej podobna. Musiała być piękną kobietą. Bardzo. Równie samotną jak Jane? To główny problem córki.
W mieście jest plac zabaw. Wykluczone. Kontakt z rówieśnikami pomoże. Jeszcze nie. Mam swoje powody. Chętnie je poznam. W swoim czasie. Proszę o cierpliwość. Zgoda? Pod jednym warunkiem. Chcę jej kupić zabawki. Dobry wieczór, Jane. Dzień był udany? Tak. Liczyłam, że zajmiesz się lekcjami. Skończyłam. Dobrze. Coś ci przyniosłam? Zabawki? Byłam na zakupach. Farby, układanka. Gra w słowa. Ale najpierw chcę, byś obejrzała to. Jest bardzo piękna. Śmiało. Weź. Jak ją nazwiemy? Oddaj. Skąd to się wzięło? Pozwolił pan kupić zabawki. Edukacyjne, nie to. To było okrutne. Lecz konieczne. Czemu tak ją pan traktuje? Z powodu śmierci żony? Cieszyłem się, że umarła. Pan? Tak. Gdyż odkryłem, czym naprawdę jest. Są tu różne drzewa, a ty je nazwiesz. Co to? Brzoza biała. Dobrze. A tamto? To zielony dąb. Prawie. A to? Orzech. Bardzo dobrze. Znasz się na drzewach. A co z tym ciemnym i zielonym? To cis. Dobrze.
powiedzieć coś pani? Kiedyś cisy były drzewami złej magii. Skąd wiesz? Przeczytałem. Lunch gotowy. Co robiłaś? Nic. Czary. Okropna burza. Rzeczywiście. Jane w łóżku? Cała i zdrowa. Śpi. Dobrze. Chce pani pomówić? Tak. Proszę. Wywiózł pan córkę do samotnego domu na wsi. Odciął od ludzi, wynajął mnie, żeby nie przebywała z rówieśnikami. Jane się boi, ale nie tak jak jej ojciec. Niedorzeczne. Czyżby? To czemu spalił pan lalkę? Awaria prądu. Przyniosę świecę. Zabawne. Nie ma ich. Tam je pan schował? Tak. O co chodzi? Co się stało? Tylko cztery. Cztery. Gdzie reszta? Co z nimi zrobiłaś? Gdzie one są? Panie Reed? Telefon do pana. Schodzę. Halo? Tak. Dobrze. Są gotowi podpisać? Tak. Dobrze. Po południu. O której? Trzeciej? Pasuje. Przyjadę. Mogę się odrobinę spóźnić z powodu ruchu, ale postaram się być możliwie punktualnie. Podpisz wszystkie egzemplarze. Co się dzieje? Ręka.
Jest pięknie, chodźmy się przejść. Minęło. Na pewno? Napijesz się? Nie. Nic mi nie jest. Wybacz. Panie Reed? Co się dzieje? Boli w piersi. Wezwę lekarza. Nie. Może pan przyjechać, doktorze Brady? Mówi Norton. Tak, to bardzo pilne. Dziękuję. Czekamy. Serce w porządku. Brak gorączki, puls i oddech w normie. Ból minął? Tak. Proszę jutro zajrzeć. Zrobimy badania. Zapewne niestrawność. Czekam na pana rano. Dobranoc. Dziękuję. Dobranoc. Na pewno panu lepiej? Nic mi nie będzie. A zatem dobranoc. Ann. Wiem, że nie rozumiesz, dlaczego tak traktuję Jane. Nie chciałem ci mówić, ale teraz muszę. To dlatego, że się jej boję. Jak niegdyś bałem się matki. Dziecka? To nie dziecko. To zło wcielone. Ze świec, które zginęły, zrobiła moją podobiznę. Musisz przeszukać dom i znaleźć lalkę. Znajdź ją, nim będzie za późno. Oddaj ją. Oddaj. Oddaj. Oddaj lalkę. Obiecuję, że nic się nie zmieni. Będzie jak przedtem. Oddaj. Mówił, że nie mogę mieć prawdziwej, ja to tylko wosk. Oddaj lalkę, kochanie. Nie ojciec, ani dziecko i nie ich przekonania doprowadziły do tragedii. To dom. Nie interesują mnie przesądy, tylko fakty. O kolejnym lokatorze. Paul Henderson, gwiazdor. Jego sprawę badam. Jeśli zrozumie pan dom, to i sprawę. Słucham? Chciał wynająć na krótko. Próbowałem go zniechęcić. Czemu?
Wiedziałem, że nie będzie szczęśliwy, ale się uparł. Czekałem, aż przyjedzie. Tak. Podoba mi się. Mówiłam, że jest dla ciebie idealny. Dopóki kręcimy. Niecała godzina jazdy do studia. Dość wygodny. Nim pan zdecyduje, już zdecydowałem. W takim razie muszę pana ostrzec. Ostrzec? Poprzedni najemnicy skończyli tragicznie. Twierdzi pan, że to nawiedzony dom? Nie całkiem. Szkoda. Chciałbym ujrzeć ducha. Ja nie tylko grywam w horrorach, jestem od nich ekspertem. Duchy, wampiry, wilkołaki, wiedźmy, demony. Niewiele jest faktów, o których nie wiem. Panie Stoker. Stoker. Prawda? To trzeci film, który z nim robię. Dobrze go poznałam. Ma gotyckie serce. Czasem sądzę, Paul, że najlepiej czułbyś się w zamku. Tak. Słusznie. Zamek. Aprobuje pan? Tak. Tak, panie Petridge, aprobuję to, ale nie to. Na jutro. Jakiekolwiek podobieństwo jest czysto przypadkowe. Taki mamy budżet. Przepraszam. Wszystko jest w porządku? Nie. I nie będzie, dopóki każecie mi grać w klatce z królikami. Co z nią nie tak? Niech no mi pan powie, ile to filmów zrobił pan po odejściu z telewizji? To mój drugi. A pierwszy horror. Ja zaś zrobiłem ich setki. Setki. Mój Boże. Jeśli zrobię i ten, skończę jak on. Proszę spojrzeć. Proszę. Można z łatwością przebić. Świeżo pomalowana. Nowoczesnym horrorom brakuje realizmu. W odróżnieniu od dawnych, świetnych. Frankenstein. Upiór w operze. Książę Dracula. Z Belą Lugosim rzecz jasna. Tam nie było świeżych farb. Na pewno spodoba się panu kostium. Podaj pelerynę pana Hendersona. Latająca zakonnica? Wygląda świetnie. Nowa i niezłowieszcza. To ma być coś, w czym się żyło i umarło. Mamy okraść cmentarz? Proszę to zabrać i wykorzystać na draperię. Jutro zdjęcia. Niczego już nie znajdziemy. W takim razie zrobię to samo. Garderobiana z pretensjami. Nieudolny scenograf i niski budżet. Klątwa krwiopijców. Proszę.
Jutrzejszy harmonogram. Kto zostawił mi wizytówkę? Nie wiem. Dziękuję. Kostiumy i peruki. Jest tu kto? Chcę kupić. Mogę służyć pomocą? Pan jest... Tak. Von Hartmann. Jest pan celebrantem? Słucham? Już rozumiem. Wiele razy brałem udział w czarnej mszy. W moich filmach. Nazywam się Henderson. Paul Henderson. Aktor. Obawiam się, że nie zajmuje mnie kino. Szukam peleryny. Długiej, czarnej i znoszonej. Coś, co włożyłby wampir. Peleryna dla wampira. Autentyczna, to bardzo ważne. Zapewne potrafię panu pomóc. Sądzę, że właśnie tego pan szuka. Proszę zmierzyć. Przeszedł mnie dreszcz. Długo leżała w zimie. Ile za nią? Co pan powie na... 13 szylingów. Dziwna kwota. Za tydzień? Nie, drogi panie. Za całe życie. Rozsądna cena. 10, 11, 12, 13. Wkrótce likwiduję. Liczę, że stosownie wykorzysta pan pelerynę. Drogi von Hartmann, w moich filmach nie ma nic niestosownego. Zapakować? Nie. Samochód mam przed wejściem. Życzę dobrego dnia. Dziękuję. Teraz będę mógł spocząć w pokoju. Wejść? 2 minuty. Dziękuję. Wejść. Jesteśmy gotowi. Dziękuję. Wezmę pelerynę. Dziękuję. W połowie sceny zbliżenie, pocałunek i cięcie. Wtedy dodamy kły i dalszą część pokażemy z innego kąta. Robiłem już takie rzeczy. Spróbujmy. Światła.
Proszę o ciszę. Przygotować się. Kręcimy. Ujęcie pierwsze. Akcja. Musisz iść? Już niemal północ. Ja się nie boję. Choć twój ojciec wierzy, że łakniemy krwi, nie traktuj tego poważnie. Wciąż wierzy w okoliczne przesądy. Z wybiciem północy wampir musi rozpocząć ucztę. Ty również w to wierzysz? Wiem tylko, że cię kocham. Żegnaj, najdroższy. Cięcie. Ugryzłeś mnie, potworze. Posunął się pan odrobinę za daleko. Zostań dawcą krwi. Rocket? Jestem wegetarianinem. Dzień dobry. Które sceny? 24, 35, 53 i 89. Z peleryną? Nie. Dzięki Bogu. Pani Lind jest? Tak. Tam. Przepraszam za to, co się stało. Nie rozumiem tego. Gram wampiry od lat i nigdy nikogo nie ugryzłem. I zacząłeś ode mnie? Proszę. Wybaczysz? Zgoda. Lecz bez kolacji się nie obejdzie. Po zdjęciach do mnie na szampana. Jeśli obiecasz, że będę bezpieczna. Całkowicie. Cudowna kolacja, Paul. Droga Carlo, choć tyle mogłem zrobić. Uzupełnię. Udany, prawda? Nie. Nie oddaję ciebie. Tak.
Na Boga. Co się stało? Słuchaj. Ogień zniszczył sklep z kostiumami. Badające zgliszcza jednostki ratownicze ze zdumieniem odpakowały w piwnicy trumnę ze zwłokami starego mężczyzny. Nie żył od lat, lecz ciało było świetnie zachowane. Von Hartmann. Kto? Sprzedał mi pelerynę. Mówił, że zamyka i wreszcie ma chętnego. Mnie. O czym ty mówisz? Pokażę. O tym. Prosiłem o coś oryginalnego i dostałem. Stary był wampirem, a to jego peleryna. Musiał ją oddać przed śmiercią. Przynosi łaknienie krwi na właściciela. Znam się na tym. Czytałem. Dlatego cię ugryzłem i dlatego... Wybacz, co robisz? Spalę ją. Nie, to tylko peleryna. Zmienia mnie w wampira. Brednie. Włóż i zobacz. Nie. Spójrz. Niemal północ. Kto wie, co się stanie? Uważam, że się boisz. Ja? Boję się? Nonsens. Udowodnij sam sobie, że to głupi przesąd. Włóż ją. Jak sobie życzysz, lecz nie jestem zachwycony tym pomysłem. Widzisz? Nic się nie stało. Nie rozumiem. Własność studia. Chwileczkę. To nie moja. Nie. Twoja jest ta. Nie. Carlo, nie. Zmienisz się w wampira. Proszę. Tak kochamy twoje filmy, że chcieliśmy, abyś był jednym z nas. Witaj w klubie. Nie bądź niemądra. Posuwasz się za daleko. Pan chyba żartuje. Postanowiłem pana zabawić. Chcę zobaczyć dom. Mogę klucze? Rano chętnie tam z panem pójdę. Wolę dziś w nocy. Jedno pytanie. Dał pan komuś drugą szansę? Komuś, kto ponownie nie złamałby prawa. Za zbrodnie należy się kara. Nie radzę, by szedł pan sam. Klucze. Nie odgadł pan tajemnicy domu? Klucze. Radzę poczekać do rana. Nie ma prądu. Wiem, co robię. Czyżby? Thank you.
Nie. A wy odkryliście tajemnicę tego domu?
Tak jest. Odzwierciedla osobowość tego, kto w nim mieszka i odpowiednio go traktuje. Oby wkrótce znalazł się właściwy najemca. Może wy? Właściwe osoby nie mają się czego obawiać. Przemyślcie to. Wystąpili. Wersja polska na zlecenie HBO Start International Polska. Tekst Wojtek Stybliński. Czytał Paweł Bukrewicz.